Jakaś kobieta mi napisała, że ja na siłę szukam chorób, chodząc po lekarzach, i chyba większej głupoty nie słyszałam w ostatnim czasie, naprawdę. Ja chodzę po lekarzach, żeby regularnie się badać i wiedzieć, co się dzieje, czy moje hormony są ok, czy mam jakieś niedobory, dlatego robię morfologię regularnie. Natomiast takie rzeczy jak na przykład USG brzucha, czy ktoś kiedyś z Was robił USG brzucha? No widzicie, ja Wam powiem, że zaczęłam się tak regularnie badać, jak słyszałam o tych właśnie nowotworach, które są nagle bardzo złego stopnia, niewyleczalne i ludzie umierają. Nie jestem w stanie powiedzieć Wam, ile historii słyszałam w moim ośrodowisku, że jakiś tętniak pękł i ktoś zmarł nagle, albo żylaki i jakieś krwotoki wewnętrzne. I to są wszystko rzeczy, które jeżeli byłyby zdiagnozowane we wczesnym stadium, to można by było zatrzymać, uniknąć tragedii. Dlatego się ludzie chodzą i badają regularnie, żeby takie rzeczy wyłapywać. Ja, no nie wiem, bo jest tutaj dużo was nowych osób, nie wiem czy wiecie, ale bardzo długo starałam się o to, aby móc zajść w ciążę, aby w ogóle mieć owulację, aby w ogóle jakby móc urodzić dziecko. I gdy już z Alkiem zdecydowaliśmy, że chcemy być rodzicami, Jezus, ile razy ja w miesiącu byłam u lekarza, bo trzeba było naprawdę pilnować wszystkiego i trafić w ten dzień. I to co? Wtedy też by mi powiedziała pani, że szukam na siłę chorób, bo chcę mieć dziecko. Ja pcham Alka do lekarza, żeby chodził i się badał. Z młodym chodzimy. W tym tygodniu codziennie mamy jakieś kontrole. Jutro mamy na przykład USG bioderek. To co, mam nie robić mu USG bioder, bo szukam chorób? Proponuję rozpędzić się tak na maksa w ścianę.